Oto iPhone 12 mini. Serio? Taki mały będzie? Bo wszyscy ostatnio piszą o jakimś iPhone'ie 12 mini. Mam taki mały i naprawdę to będzie taki mały telefon? Kurde, no powiem wam szczerze, że Apple naprawdę poszalało. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, to oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Zapraszam serdecznie. Zanim jednak zaczniemy, to pragnę was serdecznie zaprosić do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić żadnych odcinków. Także zostawcie dzwoneczek, subskrybujcie kanał, zostawcie też zasięgową łapkę w górę i komentarz, żeby ten film mógł być doceniony przez was i dotrzeć do większej ilości osób. Ale przechodzimy do sprawy. Jak wiecie, ostatnio miała miejsce konferencja Apple'a, o której też robiliśmy materiał, tutaj link. No i podczas tej konferencji został zaprezentowany nowy zegarek Apple Watch 6, którego nabyłem drogą kupna, no ale niestety dopiero przyjdzie w listopadzie. W każdym razie nie było tam iPhone'ów. iPhony, słuchajcie, będą zaprezentowane najprawdopodobniej 13 października. Będą aż 4 nowe iPhony! 4 nowe iPhony, w tym właśnie taki iPhone 12 mini. Ale może o nim za chwilę. Najpierw powiedzmy sobie o tych iPhonach, co one przyniosą. Przede wszystkim wyciekła obudowa iPhona. Obudowa iPhona w pełni, ktoś tu nagrał z fabryki, pokazał, tak wygląda obudowa iPhona, zresztą to wideo teraz pewnie widzicie. No i co się okazuje, że większość plotek się potwierdziła, zostaje stary design, zostaje stary notch o wielkości za dużej, generalnie bardzo nie pochwalamy tego notcha. Zostają także kamery z tyłu, być może się trochę zmieni ich jakość, trochę lepsze megapiksele, ale generalnie cały czas są 3, nie ma 4 kamer. Sensor LiDAR, czyli ten sensor taki, o którym też robiliśmy tutaj odcinek, taki, który nam wykrywa odległości, on będzie tylko dostępny w modelach Pro. No i co najważniejsze, nie będzie ekranu 120 Hz. Apple powiedziało nie, walcie się, nie ma ekranu 120 Hz, będą tylko ekrany 60 Hz. Więc generalnie dużo się nie zmieni, zmieni się głównie wygląd, to znaczy będzie nowy kolor, prawdopodobnie będzie niebieski kolor obudowy nawiązujący do zegarka Apple Watch serii 6, ale to też jest niepotwierdzone. No i przede wszystkim zmieni się kształt obudowy, będzie ona w kształcie iPhone'a 5, czyli będzie taka po prostu kanciasta, albo w kształcie iPhone'a iPadów Pro, które też mają takie kanciaste obudowy. Także to się zmieni, więcej nowych rzeczy nie ma. Generalnie są rzeczy na minus, jak na przykład to, że baterie się zmniejszą, będą jeszcze krócej trzymać. Nie będzie ładowarki w zestawie, w żadnym iPhone'ie, będą tylko kable. A przewód będzie nowy, bo to akurat na plus. Przewód będzie USB-C na Lightning. Tak, dalej mamy gniazdo Lightning, niestety Apple to jest po prostu facepalm dla was. Natomiast przewód w końcu prawdopodobnie nie będzie się tak często psuć jak te oryginalne przewody, bo będzie to kabel po prostu w oplocie. No, więc jak widzicie, dużych zmian nie ma, nawet nie wiadomo, czy ten iPhone w ogóle się będzie na pewno nazywał 12. Może będzie się nazywał 11S, bo się dużo nie zmieniło, ale zmieni się ustawę do budowy, to może jednak 12. No, w każdym razie nic nie jest pewnego. Pewne jest to, że będzie drogo, będzie mało, drogo i niefajnie. Przeniesiony też jest slot na karty SIM na lewą krawędź. Będą też wersje 5G iPhone'ów, ale najprawdopodobniej nie będą one od razu dostępne. Natomiast wracając do tego tematu odcinka, czyli do iPhone'a 12 mini. Czy będzie on tani, czy będzie on mały? Jak mały będzie? No to słuchajcie, okazuje się, że ten ekran, który będzie w takim iPhone'ie 12 mini, będzie miał przekątną 5,4 cala. Ponieważ podstawowy iPhone będzie miał ekran o przekątnej 6,1 cala, no to trzeba było też zrobić jakąś mniejszą wersję, taka, żeby normalni ludzie mogli ją trzymać w ręku, właśnie będzie to 5,4 cala. Natomiast ja tutaj podejrzewam, że trochę to jest dziwne, ponieważ może to być taki killer dla iPhone'a SE, który kosztuje 2199 zł, natomiast iPhone 12 mini ma kosztować $649, co po dodaniu naszych pięknych podatków z krainy mlekiem i miodem płynącej, gdzie wszyscy płacą podatki wysokie i nic z tego nie wynika, po dodaniu będzie to cena gdzieś w okolicach pomiędzy 2,5 a 3000 zł. No mam nadzieję, że to będzie mniej niż 3000 zł, ale znając niestety Apple'a w Polsce i w Europie, to może to być powyżej 3000 zł. Nadal będzie to średnio półkowiec, który faktycznie będzie małym telefonem z topową specyfikacją, ale no oferujący taki poręczny rozmiar. Czego możemy się spodziewać po tym iPhone'ie 12 mini? Oprócz tego małego rozmiaru. Przede wszystkim nieco pomniejszonego notcha, ale nie dlatego, że Apple chciało pomniejszyć notcha. Słuchajcie, okazało się, że Apple miało problem taki, iż kiedy włożyło do tego małego iPhone'a tego notcha normalnego, czyli to wycięcie w ekranie, to okazało się, że nie wyświetlała się po prostu godzina, ani żadne powiadomienia, bo było za mało miejsca. Więc stwierdzili, że muszą trochę tego notcha pomniejszyć, żeby te powiadomienia i godzinę i te tam, wiecie, różne te ikonkę sieci, 5G i tak dalej tam umieścić, to muszą tego notcha troszkę zwiększyć. Więc to zrobili. I tutaj jest pytanie takie, czy będzie Face ID, czy nie będzie? Bo jeśli nie będzie, to jeszcze są takie plotki, że może być tutaj czytnik linii papilarnych wbudowany w boczny przycisk, taki jak się znalazł w najnowszym iPadzie Air. Ale czy tak będzie, czy tak nie będzie, to się oczywiście
okaże. Natomiast smartfon jest faktycznie mniejszy, no i jako, że jest mniejszy, będzie miał też nieco gorszą specyfikację. Będzie miał prawdopodobnie ten sam procesor, co te iPhony, ale nieco okrojony, o niższym taktowaniu, lub zeszłoroczny procesor, który po prostu będzie no, nieco mniej wydajny. Nadal i tak będzie to flagowy generalnie sprzęt, bo jak wiemy, procesory Apple są bardzo, bardzo wydajne, najbardziej wydajne na rynku i tak naprawdę biją na głowę wszystkie telefony z Androidem. W iPhone mini również ekran OLED 60 Hz, to samo, natomiast zamiast trzech aparatów prawdopodobnie będą dwa aparaty, także też takie lekkie okrojenie. Także skoro już wiecie na ten temat, jak to mniej więcej ma wyglądać, to moja opinia teraz właśnie o iPhone 12 mini, moja opinia na ten temat jest następująca. Moim zdaniem bardzo ciekawa propozycja od Apple'a, gdyż brakuje generalnie telefonów małych na rynku, a powiem wam szczerze, że akurat Apple oferowało telefon, który był poręczny, jest to iPhone 10, 10S i 11 Pro, które były już poręczne, ale dla niektórych mogły być nadal za duże, więc fajnie, że Apple jeszcze zmniejszyło o te 0,4 cala ten ekran do 5,4, co sprawi, że telefon będzie jeszcze bardziej mały, no i po prostu jeszcze bardziej użyteczny pod względem obsługi jedną dłonią, no i przede wszystkim ta cena jest bardzo istotna. Jeżeli Apple'owi uda się zejść poniżej 3000 zł z ceną, to naprawdę moim zdaniem będzie to hit sprzedażowy i może przynajmniej na polskim rynku i na tych biedniejszych rynkach zabić troszeczkę te droższe iPhony, no bo dostajemy tak naprawdę telefon, który będzie miał wszystko, a będzie dużo, dużo tańszy od flagowca, który prawdopodobnie będzie kosztować powyżej 5000, pomiędzy 5 a 6000, więc naprawdę niemal dwa razy tańszy sprzed. No, ja uważam, że naprawdę się to ciekawie zapowiada, czy tak będzie, czy faktycznie taki malutki iPhone ujrzy światło dzienne. Dowiemy się tego najprawdopodobniej 13 października, także śledźcie naszą stronę technostrefa.com, bo tam zawsze najnowsze informacje oraz nasz kanał Technostrefa, subskrybujcie dzwoneczkiem, aby nie przegapić. Najprawdopodobniej będziemy robić transmisję na żywo właśnie z tego eventu. Będziemy komentować to wszystko na żywo, co Apple będzie prezentowało 13 października. Także nie zapomnijcie tego zrobić. No i oczywiście czekam na waszą opinię w komentarzu pod tym filmem, co sądzicie o najnowszych nadchodzących iPhone'ach. I tych zwykłych iPhone'ach 12, i tych Pro, i tego wersji mini, tego malutkiego iPhone'a. Także dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co sądzicie. Zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten materiał, jeżeli wam się podobało. A tymczasem Borem Lasem mówił do was Szakal. Wpadajcie także na naszego Instagrama Technostrefa i obserwujcie go i lajkujcie nam zdjęcia. Będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa!